Muzyka była w moim domu w zasadzie odkąd pamiętam. Wspomina Krzysztof Jaryczewski. Z racji tego, że dwóch braci było starszych, było muzykami też. Zbyszek Jaryczewski grał w takim zespole Dzikusy w latach 60. Później tam śpiewał Tadek Woźniak w tym zespole. No ale do wojska go zgarnęli i później kariera jego się ucięła. Drugi brat Andrzej grał z Haliną Szamplińską w takiej grupie bluesowej Stodoła. Tam, no w każdym razie obaj grali i było tej muzyki pełno. I ja tak w tym jakoś wydorastałem. I dla mnie to było oczywiste, że ja bym grał, nie? To było naturalne, no. Poznawałem Woodstock, hippiesów, Dzieci Kwiaty, te klimaty. Obejrzałem parę razy jakieś filmy typu Strach na wróble czy Easy Rider. No to okej, ja tak chcę funkcjonować, nie? Ja chcę w drodze, chcę grać, chcę... Tak się taki mam pomysł na życie i do tego dążyłem. Rodzice byli przeciwni oczywiście, zwłaszcza ojciec chciał, żebym był jakimś tam inżynierem albo lekarzem. W związku z tym w wieku 18 lat musiałem już, jak zostawiłem liceum i zacząłem grać zawodowo, to musiałem się do michy dokładać w domu. No bo się nie chciałem uczyć dalej, tylko grać. I grałem w takim zespole, różne tam były perturbacje, te moje początki, jakieś msze bitowe na Mokotowie tutaj w kościele Świętego Michała, Dom Kultury na Łowickiej, Dom Kultury tutaj przy Puławskiej na Mokotowie, po piwnicach gdzieś jakieś grania, jakieś takie w różnych konfiguracjach, później na Żoliborzu trochę grałem z takimi chłopakami. Wreszcie trafiłem jakoś do remontu na podrobioną legitymację, na dyskotekę, takie były dzienne dyskoteki. No i później padła propozycja, czy bym nie zagrał na gitarze basowej z Jurkiem Wawrzyniakiem, w świętej pamięci już Wawrzon, w takim jego zespole Tani Hotel. Nie było perkusisty, w związku z tym, że pomagałem Jurkowi szukać bębniarza i przez wspólnych znajomych dotarłem do Jarka Szygowskiego, przez Marka Kościkiewicza, bo oni razem w gawędzi chyba byli, czy coś takiego. No i Jarek przyszedł na próbę, przyprowadziłem go i mi się nie spodobał jako perkusista, bo go nie słyszałem wcześniej. Natomiast Wawrzon się uparł, że on ma, no on był kapelmajstrem w tym zespole i on się uparł, że Wawrzon ma, że Jarek ma zostać. No i graliśmy w tym zespole jakieś pół roku, trasy były ze dwie chyba koncertowe, nawet fajnie to tak bluesowo amerykańsko, bo Wawrzon świetnie śpiewał, ja się od niego sporo nauczyłem w ogóle. No ale kapela się rozpadła i siedzieliśmy z Jarkiem w domu, mieszkaliśmy obok siebie na Mokotowie i postanowiliśmy, że nie będziemy czekać, aż nas ktoś zatrudni, tylko założymy własny zespół. I ja tak to pamiętam, bo to właściwie od tego naszego spotkania, od wymyślenia jakby idei tego zespołu, co chcemy grać, jak to ma wyglądać. Najpierw spotykaliśmy się parę razy, rozmawialiśmy o tym. Wtedy też pojawiła się pomysł na nazwę, tam był, pamiętasz taki zespół, Joy Division, więc tam no, jakaś dywizja, oddział. Jarek bardziej w tą stronę o oddziale myślał jako o jakiejś formacji takiej zbrojnej, a mi się skojarzyło to od razu z oddziałem psychiatrycznym zamkniętym, bo mnie zawsze fascynowały odmienne stany świadomości. Tak powstała nazwa, później zaczęliśmy szukać ludzi. Wojtek Pogorzelski później. Wojtek z kolei przyprowadził Pawła Mścisławskiego i tak powstał pierwszy skład, ta czwórka, to był pierwszy skład. Z Jarkiem Szlagowskim poznałem się w Pałacu Młodzieży i jeszcze byliśmy wtedy w okolicach liceum. Wspomina Marek Kościkiewicz. Ja amatorsko sobie gdzieś tam grałem i uczyłem się grać i pisałem jakieś pierwsze piosenki. Z Jarkiem złapaliśmy jakiś fajny kontakt. On też kochał muzykę, słuchał różnej muzyki, interesował się tym bardzo. I pamiętam, że jeszcze z dwoma innymi kolegami w remoncie mieliśmy próby. Korzystaliśmy z jednej z sal i to trwało kilka lat. W pewnym momencie przyszedł czas na decyzję, co robić dalej. Ja zdałem na Akademii Sztuk Pięknych i na Akademii poznałem kolegę Piotra Bogusławskiego, który spytał się, czy przyjadę na Łowicką, do Domu Kultury, zresztą w którym bywałem, żeby poznać Krzyśka Jaryczewskiego, bo on jakiś zakłada nowy zespół, ale okazało się, że to jeszcze nie był absolutnie oddział, to jeszcze nie było nic wspólnego z oddziałem zamkniętym, nie miało nic wspólnego. Pamiętam, że Jary był wtedy zafascynowany, co ciekawe, soulem, muzyką funk i kiedy przyjechałem na Łowicką, akurat grali covery Earth, Wind & Fire.
premier. I nawet się spytał, czy może ja bym chciał pośpiewać tam. Ja mówię, słuchaj, nie jestem do końca wokalistą, ale pamiętam, że jakieś tam były nawet próby tego wspólnego grania. Kiedy powiedziałem Krzyśkowi, że też ćwiczymy, gramy w remoncie, on powiedział, że przyjedzie do nas na próbę. Przyjechał na próbę i zrobił niesamowite wrażenie, bo grał na wszystkich instrumentach, grał na perkusji, na instrumentach klawiszowych, na gitarze, na basie. Po prostu muzyk, który na takich jak my, Leszczach, nas naprawdę wywarł olbrzymie wrażenie, szczególnie na Jarku. No i to był taki pierwszy kontakt, kiedy on się z Jarkiem Szlegowskim poznał. Ja z racji dużej ilości zajęć na Akademii Sztuk Pięknych w Zolnictwie Przemysłowym musiałem troszeczkę odpuścić granie. Oczywiście jeszcze tam się widywaliśmy, ale gdzieś w drugim planie ta przyjaźń między Jarkiem a Krzyśkiem jakoś tam zaowocowała tym, że już tylko słyszałem, bo nawet jeszcze nie wiedziałem, że będzie to taki sukces, ale słyszałem właśnie, że odbywają próby, że dokoptowali sobie nowych muzyków i że powstaje nowy zespół. Graliśmy demo na Okulniku w Warszawie, w Akademii Muzycznej. Krzysztof Jaryczewski. Tam był taki ośmiośladowy magnetofon z pogłosem sprężynowym i studenci w ramach swoich zajęć nas nagrywali. Nagraliśmy chyba 5 numerów wtedy. Obudź się z taką wersją, z harmonijką. I to była taka jakby wprawka. No. I później pojechaliśmy do Szczecina. Piotr Madzier, Przemek Kućko jako realizatorzy, którzy mieli olbrzymi wkład w to, oprócz nas muzyków, to jak to zaczęło w ogóle funkcjonować i brzmieć. Studio było przy urzędzie, to było niby studio radiowe, ale nie mieściło się w radio, tylko mieściło się w Urzędzie Miasta, na Wałach Chrobrego. Amerykański stół, chyba Nifa, z tego co pamiętam, taśma, studer szeroka, oczywiście pełne analog, lampa i tak dalej. Przyjechaliśmy tam na tydzień chyba pierwszy raz, tak, i nagraliśmy 4 utwory. I to było piękne nagrywanie, ponieważ nie tak jak jest w większości wypadków dzisiaj, że muzycy poszczególni dojeżdżają na swoje partie, żeby podgrywać, tylko tam od początku do końca był cały zespół. Zresztą tak nagrywa moją płytę trochę dzisiaj, nie? Bo postanowiłem wrócić do korzeni i, że tak powiem, po Bożemu to wszystko zrobić. Bo to jest jednak atmosfera, przenika się, jak jesteśmy razem, jak się funkcjonuje, to się przekłada na dźwięki później, zdecydowanie. I to słychać na pierwszej płycie, moim zdaniem. Chyba mnie zaskoczyło to, że sprawnie tak to idzie, nie? Że miałem obawy większe. Myślałem, że jako amatorzy, praktycznie jako ludzie, którzy pierwszy raz pracują w profesjonalnym studio, że będziemy się z tym chrzanić nie wiadomo ile. Natomiast poszło dosyć sprawnie. I tutaj podkreślam jeszcze raz, to jest ewidentna zasługa realizatorów, zwłaszcza Piotra Madziara, który to wszystko ogarniał i tak nas też motywował, trochę psychologiem był. No, to jest w dużej mierze jego zasługa, te brzmienie. Później na drugą sesję doszedł Włodek Kania na gitarę i tam znowu 4 numery, analogicznie, tylko później nagraliśmy w tym samym miejscu i w tym samym składzie, plus Kania. I później Jarek z Pawłem Ścisławskim przeszli do Lady Punk, więc już nie ukończyli płyty i za nich ukończyli 2 utwory, nagrali tu na Myśliwieckiej zresztą, nagrali Michał Ceganianu i Marcin Ciempiel. I to były utwory Andzia i Jestem Zły. Dołączyłem do oddziału, jak właściwie już cała płyta, 8 numerów było nagranych na tę pierwszą płytę oddziału zamkniętego. Wspomina Marcin Ciempiel. Właściwie to byłem fanem najpierw oddziału zamkniętego. No, oczywiście grałem wcześniej w innych zespołach swoich, ale bardzo chciałem grać w tym zespole. Znałem, zresztą chodziłem na Łowicką, gdzie zespół miał próby i podglądałem, jak wygląda z mojego wtedy punktu widzenia młodego chłopaka, jak wygląda praca zawodowego już zespołu, jakim był oddział zamknięty. To było tak, że ja miałem swój zespół, który się nazywał XXS, z którym wystąpiłem i zadebiutowałem w Jarocinie i po tym debiucie się nami zajęła stołeczna estrada. I graliśmy koncert w Warszawie w Kinie Kultura, przy trasie Łazienkowskiej było tak miejsce koncertowe i supportowaliśmy zespół Turbo. I tam pojawił się Wojtek Pogorzelski, który po tym koncercie jak gdyby złożył propozycję nie do odrzucenia. Ja na pewno byłem, wiesz, bardzo młody i miałem dużo energii do grania.
i dobrze wyglądałem, a resztę to mnie douczyli koledzy starsi. Trudności były z tymi nagraniami, bo ja byłem początkującym muzykiem i koledzy niestety chcieli mnie z tych nagrań, delikatnie mówiąc, wyślizgać. Proponowali, żeby jakiś sideman zagrał, jakiś kolega Michała Coganianu. Ale po prostu ja się postawiłem. Jeżeli mówię, nagrywamy moją kompozycję, to ja chcę ją zagrać. No i dzięki temu udało się zagrać te dwie piosenki. Tekst do Andzi napisał Andrzej Szpilman, syn Władysława Szpilmana. Mieliśmy takie spotkanie w domu Władysława Szpilmana, gdzie Andrzej, jego syn, przedstawił mu właśnie tę piosenkę Andzia i ja. Pan Władysław usiadł przy fortepianie, zagrał tą melodię, mówi ładna melodia i jak gdyby namaścił od razu tą piosenkę swoim autorytetem, bo on jest też... Był znakomitym kompozytorem i wydaje mi się, że miał świetne wyczucie co do dobrych melodii. A tekst jak powstawał, pamiętasz? Nie pamiętam jakoś szczególnie. Wiem, że to była głównie inicjatywa Andrzeja Szpilmana, który zresztą pomógł nam bardzo przy tym, że ta płyta w ogóle się ukazała. Bo wtedy polskie nagrania miały taką kolejkę zespołów, które chciały wydać... To była jedyna wytwórnia właściwie, która tłoczyła płyty. To był jak gdyby, jak to się mówi, monopolista na rynku. To była jedyna wytwórnia, która... I była cała kolejka zespołów, które chciały wytłoczyć sobie płytę, a polskie nagrania miały jakieś ograniczone po prostu możliwości. I Andrzej pomógł bardzo w tej całej historii. Raz zobaczyłem, jakiego to typu to jest zespół i chyba jak to, co zrobiło na mnie na olbrzymie wrażenie, to był teledysk. Marek Kościkiewicz. Ten nasz świat, który był kręcony na Ursynowie, gdzie wykorzystano taką dużą, usypaną jakby górę i na tym kopcu właśnie był realizowany teledysk. Piosenka była niesamowicie nowoczesna. Słuchać było inspiracji Rolling Stonesami, ale też takim zespołem, którego, czy wykonawcą, którego wielu być może nie pamięta, tym wykonawcą był Graham Parker, który miał specyficzny sposób śpiewania. I myślę, że Krzysiek w ogóle jakby ten sposób śpiewania, interpretacji wokalnej gdzieś od tego Grahama Parkera przyjął. No i okazało się, że powstał zespół, który zaczyna bardzo taki klasyczny i prawidłowy sposób zdobywać popularność, a mianowicie zdobywać fanów. Na koncerty zespołu zaczęli przyjeżdżać ludzie i właściwie z tym takim, oprócz oczywiście teledysk zrobił, na pewno dał świetną promocję zespołowi, ale jednocześnie był to zespół, który po prostu z dnia na dzień zdobywał fanów taką metodą, ktoś komuś powiedział, ktoś kogoś zaprosił i budował swoją jakby renomę i budował swoją pozycję poprzez olbrzymią grupę ludzi, która zaczęła przychodzić na koncerty. Oczywiście w dużej części były to też młode dziewczyny, które szalały za tego typu stylem w ogóle jakby i wyglądem i całą aurą rock'n'rolla właśnie gdzieś nawiązującą do różnych wyczynów Rolling Stonesów i tego typu zespołów. Telewizja przyjechała chyba... Krzysztof Jaryczewski. Czy na Owicką do nas, żeby nas zgarnąć jakimś roburem. Nas zabrali na Ursynów. Jedna kamera, taki malutki magnetofon postawili gdzieś tam na dole góry. Tam musieliśmy z tej góry wchodzić, schodzić na tą górę, na tą usypaną taką. Tam się budowało wtedy osiedle Ursynów. Dzisiaj tam jest kopiec Fila i zresztą tam jest... Osiedle Jary się nazywa, ale nie z mojego nazwiska oczywiście, jakieś musiały tam Jary być, w sensie wąwozy. Ledwo słyszeliśmy tak naprawdę tą muzykę z tego takiego malutkiego, szpulowego magnetofoniku z podkładem, bo on gdzieś był tam 50 metrów niżej. No i to taki teledysk, parę razy nas przeczołgali po tej górce i tak powstał klip. Oni byli wtedy naprawdę niesamowicie dobrzy. Marek Niedźwiecki. To było coś niewiarygodnego. Ja pamiętam taki koncert, niespecjalnie często chodziłem na koncerty, raczej to było Jarocin albo Rokowisko, natomiast takie rokowe koncerty to z rzadka. I poszedłem, to było w jakimś kinie w Warszawie, w centrum Warszawy. Nie pamiętam, jak to kino, pewnie go już nie ma. Takie stare, taka sala kinowa, ale jednocześnie można było zrobić tam koncert. I ja siedziałem na tym koncercie i nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Dlatego, że oni na koncercie byli nawet lepsi niż w tych nagraniach radiowych. Jary był w genialnej kondycji. To było takie spontaniczne, takie prawdziwe, takie nasze. No ja po prostu siedziałem zaczarowany na tym koncercie. No i rzeczywiście weszli
od razu mocno, bo ten wasz świat dotarł do czwartego miejsca, potem z dnia na dzień do trzeciego, Andzia i ja trochę słabiej. Pewnie pamiętasz, że to na początku się nazywało Gandzia i nie mogło tak występować, więc zrobili nową wersję. To słabiutko jakoś na liście, ale potem jeszcze Obudź się, to już był numer jeden. I na to nie ma ceny drugie miejsce. Czyli właściwie cała ta płyta debiutancka to był zestaw od razu Greatest Hits. Pamiętam, że Jarek poprosił mnie, żebym przygotował znak graficzny na sztrajfę. Sztrajfa jest to taki element, który przypomina plakat, ale jest to taka zapowiedź koncertu. Czyli jakby plakat, ale w poziomie, trochę dłuższy, na którym zapowiada się koncerty zespołów. I Jarek zwrócił uwagę na to, że chciałby bardzo, żeby jednak wykorzystać te dwie litery OZ. Pamiętam, że nawet przedstawił je właściwie w takiej już bardzo zbliżonej formie, tylko że to było narysowane po prostu gdzieś długopisem na kartce. I ja pomyślałem sobie, że w tym czasie takie znaki, które były malowane pędzlem, które były związane z jakimś gestem i z jakąś taką niepokorną zresztą formą. Zresztą chyba pamiętam, że podobne znaki były związane z różnego rodzaju ruchami anarchistycznymi, z muzyką jakąś ciężką metalową, czyli gest, jakby takie maźnięcie pędzlem dawało też tą taki klimat jakiś niepokorny, trochę zbuntowany i że to punk rock wykorzystywał, przecież cała ta popkultura punk rockowa też wykorzystywała gest ręki jakby i malowanie jakby pędzlem po ścianach, prawda, bo to dzisiaj może w ten sposób się maluje sprayem po ścianach. Kiedyś pędzel był to takim narzędziem, którym po prostu rysowało się na ścianach czy hasła, czy różnego rodzaju sygnały takie, które mówiły, kim jesteśmy i czego oczekujemy od świata, prawda? I dlatego ten znak namalowany pędzlem wydawał mi się jak najbardziej na miejscu. Użyłem czerwonego koloru jeszcze, tym bardziej, żeby podkreślić że to jest rodzaj takiego sygnału mocnego. Słuchajcie, oddział zamknięty. Nazwa też myślę, że oryginalna, która też jakby wiele mówi, więc wszystko chyba się tutaj zgadzało. Był mocny symbol, mocny znak, była dobra nazwa, no i fajna muzyka i świetny zespół. Ze znakomitym frontmanem, który naprawdę na koncertach, nawet poprzez sposób poruszania się na scenie, no budził niesamowite emocje. Ale ja bym tutaj naprawdę podkreślił dużą rolę Jarka Szlagowskiego, który miał bardzo duże wyczucie i do muzyki, do stylu. On zawsze wiedział, co jest modne. Pamiętam, że dzięki niemu dowiedziałem się o grupie The Police, która później była, myślę, że takim wzorem dla Lady Punk, którym grał Jarek na perkusji. Pamiętam, razem oglądaliśmy koncert z Kanady zespołu U2. Także Jarek miał takie wyczucie, czy właśnie Police, U2, to były takie zespoły, które wtedy rozpoczynały swoje kariery, a my już je, jak tylko dało się gdzieś zdobyć płytę, to my tych zespołów słuchaliśmy. Także on miał bardzo duży wpływ, więc ja bym naprawdę świadomie podkreślił rolę Jarka też w budowaniu stylu zespołu, jakby pomysłu na zespół, co potem też moim zdaniem miało też miejsce w wypadku Lady Punk, które w bardzo mocny sposób nawiązywało do grupy The Police. Chcę powiedzieć może też o tym odejściu Jarka i Pawła, bo ja nie mam złudzeń, że to był najlepszy skład, ten pierwszy. Znaczy najbliższy może mojemu sercu, dlatego że osią taką twórczą w oddziale to był zawsze Szlaga i ja. I oczywiście każdy po kolei, ale jakby sama idea powstania zespołu, sama myśl, sam impuls, sama energia, ta pierwsza, tutaj się jakby umiejscawiała. I później jak Jarek odszedł, oczywiście ja go ani nie pogniewałem się, ani nie, bo to tylko bardzo żałowałem, dlatego że znikł ta część tego ducha, ducha oddziału, taka w moim przekonaniu bardzo ważna, która tworzyła ten zespół. Jarek, ponieważ jest mądrym człowiekiem, zobaczył, co się dzieje w oddziale, więc widział, że to nie ma przyszłości. Więc jak dostał propozycję z Lady Punk, to wcale mu się nie dziwię, że tam przeszedł. No. Chociaż tam się nie lepiej może działo, ale jakoś organizacyjnie było to lepiej zapięte. No. Może forma trochę mi się nie spodobała, bo to się stało właściwie z dnia na dzień po jakiejś trasie wspólnej z Lady Punk koncertowej i musieliśmy szukać później na siłę muzyków. Koncerty już były zaklepane pół roku do przodu,
więc mieliśmy trochę tam problemów z tym, żeby to wszystko ogarnąć, no ale jakoś się udało. Myślę, że z perspektywy też już lat i tego, co wtedy czułem, to mi po prostu było bardzo żal, nie? Że on odchodzi, no. Że, zwłaszcza Jarek. No Kapiszon też oczywiście, bo Kapiszon szalony i zawsze fajnie mi się z nim gadało i grało i piło i robiło różne inne rzeczy. Ale z odejściem Jarka, w moim przekonaniu, wcześniej też Marcina Dłuskiego, bo on też dużo wnosił jako menadżer, zaczął się gubić duch oddziału, moim zdaniem. Zaczął ginąć. I później, jak dobrze Państwo wiecie, i ten zespół przechodził różne metamorfozy różnych wokalistów. Nie oceniam tego, czy to było lepsze, czy gorsze, no bo to jest rzecz gustu, ale moim zdaniem nie było już tego ducha, tego pierwszego, nie? Który był w tym czasie, kiedy powstawał ten zespół, pierwsze nagrania i tak dalej. Jak nic nie czujesz, pamiętasz taki moment, kiedy poczułeś, że i zespół, i ty stajecie się największymi gwiazdami właściwie w kraju? Wiesz, ja byłem młodym chłopakiem. Ja miałem wtedy 19 lat. To tak na mnie spadło, wiesz, nagle. Zresztą za tym nie szły żadne jakieś, wiesz, wielkie pieniądze. Ja nie odczułem nagle, mimo że w następnym roku ta płyta wyszła w 83 roku, a w 84 roku chyba zagrałem najwięcej koncertów w moim życiu w ciągu jednego roku. To chyba było około 200. Przez rok robiłem to, o czym marzyłem i jak gdyby z tego fana muzyki rockowej, gdzie, wiesz, oglądałem w Brawie swoich idoli czy w innych pismach muzyki rockowej, nagle stałem się tym muzykiem rockowym, który jeździł w trasy, grał koncerty, ale w tamtych czasach to nie było przełożenie, że nagle po całym roku pracy ja mogłem mieć swoje mieszkanie, kupić sobie lepszy sprzęt. Ja długo zbierałem ja cały rok musiałem zbierać pieniądze, odkładać, żeby kupić sobie jakąś lepszą gitarę, lepszy wzmacniacz. Bo z tym był duży problem, wszystko się kupowało za dewizy, a dewizy były bardzo drogie. To wiesz, był bieda rok, no. Były dwa takie momenty, kiedy zauważyłem, że to jest poważna rzecz. Bo cały czas ja miałem wrażenie, że my jesteśmy zespołem takim podwórkowym, że gramy, no wprawdzie gdzieś tam jest jakiś amfiteatr pełny, gdzieś w Świnoujściu, czy w Szczecinie, czy gdzieś tam. Ale jakoś do mnie to nie docierało, może trochę dlatego też, że byłem już coraz częściej przymraczany. Natomiast dwa momenty, o których chcę powiedzieć, to były takie, gdzie do mnie to dotarło. To był koncert w Hali Gwardii, gdzie Oddział Zamknięty zagrał jako jedyny zespół, zagrał dwa pełne koncerty po parę tysięcy ludzi. Wtedy przyszło po parę tysięcy, bo chyba były dwa o 17 i o 20, dwa fulle były, bez żadnego supportu, bez żadnego innego zespołu, sam oddział. I było, wiem to później, że było dużo więcej ludzi niż te tam 5 tysięcy na każdy, bo na lewo bilety sprzedawali chłopaki. To był taki moment, kiedy zobaczyłem, zwłaszcza, że tam chyba na drugim koncercie były kręcone zdjęcia do filmu Miłość z Listy Przebojów i jak zapalili te światła filmowe, oświetlili całą tą Halę Gwardii, ten tłum, ja to wszystko zobaczyłem. I to był już drugi koncert, to do mnie dotarło wtedy, co się dzieje naprawdę, jaka jest skala popularności tego zespołu, zwłaszcza w Warszawie, gdzie nie tak łatwo zgromadzić publiczność. Drugim momentem takim to było podpisywanie płyty na Nowym Świecie, właśnie tej pierwszej, o której mówimy. Ostatnio widziałem to na YouTubie, tam to telewizja austriacka wtedy kręciła jako jedyna. Po podpisaniu tam, nie wiem, no, rozdaniu 100 autografów czy iluś tam, nie więcej, zaczęły szyby lecieć, bo cały Nowy Świat był zablokowany. To był salon polskich nagrań, tak? Tam tak, na to był salon polskich nagrań na Nowym Świecie przy Królewskiej. Szyby zaczęły lecieć z witryn, więc policja nas ewakuowała od tyłu, wywieźli nas nad Wisłę, nas tam puścili. To był też taki moment, w którym sobie zdałem sprawę, że to nie są przelewki. No. No to miało być normalne podpisywanie płyty, nas posadzono tam w tym sklepiku Róg Świętokrzyskiej i Nowego Światu, był sklep polskich nagrań, no i nikt się nie spodziewał, że nagle taki zespół niby nikomu nieznany ma tylu fanów. Okazało się, że tam przyszło 5 tysięcy osób, zablokowali całe skrzyżowanie Róg Nowego Światu i Świętokrzyskiej, napierali na drzwi wejściowe do tego salonu polskich nagrań, poleciała szyba taka
wielka wystawowa. No i zaraz przyjechały służby porządkowe, no i powiedziały, o no nie, to tutaj to niebezpieczne jest, to zamykamy, tu nas zabrali, wywieźli tyłem, żeby nikt nas nie widział i koniec podpisywania. I potem w dzienniku tylko wieczorem obejrzałem, że coś takiego się działo. No, moi rodzice troszeczkę z przerażeniem, mówi, synu, co ty robisz? Z kim ty się zadajesz? Wiem, że muzyka tak jak była impulsem do powstania zespołu. Krzysztof Jaryczewski. To później coraz częściej zaczynała być przeszkodą w funkcjonowaniu tego rock'n'rollowego życia. Ja pamiętam takie te momenty, kiedy na scenie w połowie koncertu miałem już dosyć, po prostu chciałem iść się do pokoju narąbać i tyle i sobie poleżeć z panienką i już miałem dosyć, nie, grania. Więc muzyka mi zaczęła przeszkadzać, te dźwięki, w kółko to samo. Ale to już był etap uzależnienia taki dosyć poważny. Tak od 83 to już się, przynajmniej w moim przypadku, równia pochyła zaczęła. Oczywiście towarzyszyły temu momenty czasami zabawne, no, które też w tej książce zapewne będą. Arek Jakubik też chce nakręcić film o mnie. Już z producentem rozmawialiśmy, więc to jest bardzo realne. Więc tam też będą zapewne te rock'n'rollowe, w cudzysłowie nazwijmy to, sceny. Było hasło Rolling Stones i na to hasło w hotelu jakimś łóżka były stawiane na baczność, w ruch szły gaśnice z korytarzy, słowem zaczynał się dym w całym hotelu. Żeby jakoś przybliżyć skalę tego naszego rock'n'rollowego życia, to powiem tylko tyle, że na przykład w Krakowie w pewnym momencie mieliśmy zakaz korzystania z jakiegokolwiek hotelu. Spaliśmy, nie pamiętam, w Bochni czy w Wieliczce, czyli jakieś 30 kilometrów. Żaden hotel nie chciał zespołu przyjąć w Krakowie. Tak nas mieli dosyć. Byłem młodym chłopakiem. Marcin Ciempiel. Dla mnie to był wspaniały czas. Wystartowałem w ciągu roku, stałem się jakimś tam rozpoznawalną postacią. Już zacząłem zarabiać jakieś pieniądze. No i właściwie to był taki, ten pierwszy rok z oddziałem to była wielka imprezka, no cały czas. No i praca intensywna. Ja w tym czasie się bardzo rozwijałem muzycznie. Próby mieliśmy codziennie. Właściwie spotykaliśmy się codziennie. Trochę pograliśmy, trochę poszliśmy do klubu Remont, bo tam mieliśmy właściwie główną taką siedzibę. I cały czas było muzykowanie, słuchanie muzyki. To był taki intensywny rozwój muzyczny. Oprócz tego w Remoncie w tamtych czasach się dużo działo, bo na dole miał próby Deserter, Ksenna. Pod projektornią w Rywierze Remont trenował Dab. To środowisko było takie, no, fajne po prostu. No i to pamiętam jako taki, wiesz, wspaniały, beztroski czas, tylko właśnie była muzyka i my. A rodzina próbowała cię odwieźć od wybranego kierunku? Słuchaj, no rodzinie się nie za bardzo to podobało, bo moi rodzice raczej konserwatywnie podchodzili do życia, chcieli, żebym miał jakiś konkretny zawód dla nich. Zresztą w tamtych czasach w ogóle bycie muzykiem to było coś takiego. Wszyscy się pytali, a czy z tego się da żyć? A co ty będziesz robił? To też był dla mnie taki ważny moment, bo tak, na jesieni zacząłem grać z oddziałem zamkniętym. Właściwie taką późnym latem to był Jarocin, potem już ten zespół zaczął mój grać, a na jesieni miałem pójść na Miodową do szkoły muzycznej. Zdałem na wiosnę egzaminy. No i niestety nie poszedłem do szkoły muzycznej. Zacząłem grać z zespołem rockowym. No, a praca była intensywna i dużo pracy, że już nie miałem czasu na szkołę muzyczną. Żałujesz tej decyzji, czy nie? Trudno powiedzieć, co by było. Po szkole muzycznej nie miałbym takiego zapału do muzyki rockowej i może bym nie nagrał tylu płyt i nie grał w tylu zespołach. Może tak by było. Rock'n'rollowe życie spowodowało, że zapłaciłeś dość dużą cenę za to wszystko, bo kariera właściwie dość szybko zaczęła się zwijać. Co robiłeś w czasach, kiedy cię nie było? Dobre pytanie. Nie pamiętam. W większości przynajmniej z tego czasu. Miałem taki moment, kiedy zacząłem się leczyć w 90 roku. Krzysztof Jaryczewski. I jakiś taki przebłysk świadomości dłuższy, paromiesięczny. Nagrałem nawet materiał taki Ogniste miecze w tym czasie, ale później piekło zaczęło się od początku. I w zasadzie to trwało, ta czarna dziura, do 98 roku. Od 86, no 12 lat, tak? 98 mniej więcej. Tyle to trwało z tym okresem jednym takiej przerwy. Po prostu to jest coś, czego jeżeli ktoś tego nie przeżył, to
to myślę nie jest w stanie, żadne słowa tego nie oddadzą, jakie to jest piekło. Ja bardzo ubolewam, że tak się stało i że on popadł, wiesz, w chorobę, w jaką popadł i że nie gramy do tej pory. Marcin Ciempiel. Potencjał był, ale on w pewnym momencie już po tej intensywnej pracy koncertowej, po pierwszej płycie, on się gdzieś oddalił w ogóle od zespołu. Już my straciliśmy w ogóle kontakt. On jak gdyby cały czas twierdził, że my go nie rozumiemy. Nie mieliśmy już kontaktu. On jak gdyby już by gdzieś tam odleciał bardzo daleko. To przykre jest, no, bo wydaje mi się, że mogliśmy jeszcze zrobić dużo fajnych piosenek i mieć naprawdę dobry czas. Gdyby on w tamtym czasie, jak gdyby spojrzał na siebie z innej perspektywy. Pewnego rodzaju ta słabość do alkoholu tutaj była górą i Krzysiek sobie z tym do końca nie radził. Marek Kościkiewicz. Oczywiście tutaj są tacy wykonawcy, którzy pomimo tego gdzieś tą karierę kontynuują, natomiast u niego był problem taki, że stracił głos i ten głos stracił na tyle poważnie, że to była historia no, skończona, bo on nieodwracalnie stracił głos. Oczywiście dzisiaj przy pewnego rodzaju zabiegach już może mówić, może już tym głosem się porozumiewać, a nawet nieśmiało gdzieś występuje i śpiewa, ale to już nie jest ten głos, który miał kiedyś i to było takim dla niego chyba tragicznym momentem, że, a może też momentem, w którym zdecydował się na to, żeby skończyć z alkoholem, żeby skończyć z jakimiś używkami i mówi o tym otwarcie, szczerze, że jest czysty, że skończył jakiś etap w swoim życiu niezbyt chlubny i zresztą z pełną pokorą przeprasza za to, że coś się wydarzyło i że nie był na tyle silny, żeby sobie z tym poradzić. Dostaliśmy złotą płytę i każdy z członków zespołu taką malutką złotą płytę, jedną dużą. I za całą złotą płytę, za chyba trzecie wznowienie, nakład był 160 albo 180 tysięcy, nie pamiętam, to już było trzecie wznowienie i złota płyta, dostaliśmy na zespół 30 tysięcy złotych. Powiedz mi, jakie znaczenie ta płyta miała dla ciebie, dla twojego życia? Teraz tak się zacząłem nad tym zastanawiać w kontekście tego, co teraz robię i tego, że nagrywam nowy materiał, na którym będzie również 10 kawałków z pierwszej i z drugiej płyty tych moich w wersjach akustycznych, bo to będzie wydawnictwo dwupłytowe, album na jednej akustycznej wersji starych utworów, na drugiej nowe. Miałem poczucie teraz studio, aż miałem wzruszenie takie silne, że to jest, ta, mówię o tej obecnej płycie, że to jest najważniejsza płyta w moim życiu. I przyszła mi na myśl od razu ta pierwsza, nie? Że to jest gdzieś porównywalne, że to są dwa takie, nie wiem, milowe słupy. No. Mówię o tej pierwszej oddziałowej i myślę, że i o tej teraz mówię. Natomiast bliższa mi jest teraz ta obecna. Nie? A skąd miałeś siłę tworzyć drugą płytę? Nie, drugą to tak, wiesz, bardzo słabo już naprawdę zarejestrowałem, jak to powstawało. Powstawało też w Szczecinie, w tym samym miejscu, ale ja już tam wiem na przykład, żeby było tak, że nie było tekstów do dwóch utworów chyba, ale ja siedziałem w hotelu z flaszką, z jointem i po prostu zero inwencji, nie wiedziałem, co tam napisać. No. W związku z tym technicznie napisanie na przykład na horror, na Biedronkę, to był tekst techniczny głównie. Tam Marcin Ciempiel też pisał. Ja tylko to później wziąłem jakoś te kartki, poukładałem domino, Lego, klocki i to zaśpiewałem. Nie byłem w stanie jakby nic stworzyć, nie? Tak słabo pamiętam. Głównie siedziałem w hotelu w pokoju, piłem wódę czy tam browar i przepalałem coś. Więc ta druga płyta to jest trochę poza mną, jak ona powstawała. Nie pamiętam po prostu dobrze. Druga płyta zespołu to też kilka przebojów, ale to czuło się, że to już jest koniec, kiedy się ukazywała? Nie, wtedy jeszcze nie można tak powiedzieć, bo jeszcze tam kilka utworów nawet do pierwszego miejsca, to tylko pech, dotarł Bobby X do 10. Nie było słychać jeszcze tego ani w głosie Jaryczewskiego, ani w graniu, chociaż to granie było już takie bardziej poukładane, dopieszczone w studiu. Takie ja odnoszę wrażenie. Jeszcze przecież Horror, to jest 85 rok, to też jest wielki przebój, czwarte, piąte miejsce. No i koniec, następny singiel, a potem jeszcze Anioły i potem już było trochę gorzej. A jak zareagowałeś na wieść, że Jary więcej już nie zaśpiewa? Ja z nim wiele razy rozmawiałem. Wtedy, kiedy jeszcze był na topie, to może mniej nawet, ale potem. I widziałem na początku człowieka złamanego tym, co mu się stało, a potem on zaczął walczyć o to, żeby odzyskać. I tu jest nauczka dla młodych ludzi, nie wolno przeginać. Trzeba stosować się do zasad ogólnych. No bo jak się nie stosujesz, no to możesz skończyć tak jak on. To szkoda, bo człowiek w bardzo młodym wieku, który jeszcze mógł wiele, wiele zaśpiewać, nagle traci ten najważniejszy organ, czyli głos i
No jest po wszystkim. Próbuję nadal, ale to już jest nie to. Historię powstawania debiutanckiej płyty zespołu Oddział Zamknięty opowiedzieli Krzysztof Jaryczewski, Marcin Ciempiel, Marek Kościkiewicz i Marek Niedźwiecki. Audycję przygotował Tomasz Żonda, współpraca Aleksandra.